Ulokowali w banku oszczędności, mieli nadzieję na zysk, nie na stratę. Chcieli zabezpieczyć się na przyszłość, a zostali z niczym. Tak na swoich produktach oszukują banki. Poszkodowanych nie brakuje także w Ostrowcu. W ostatnim okresie pojawiają się u mnie klienci, którzy mając pewien nadmiar gotówki, postanowili iść do banku i złożyć sobie lokatę, żeby te pieniądze nie trzymać popularnie w skarpecie, prawda, i żeby one nie traciły na wartości. Ale po pewnym czasie, niekiedy po latach, okazało się, że w banku podsunięto im do podpisania nie lokatę, którą można po określonym czasie zlikwidować, tylko różnego rodzaju fundusze inwestycyjne, polisy ubezpieczeniowe. Pani Anna od lat była klientką jednego z ostrowieckich banków. W 2011 roku pracownik placówki zaproponował jej nowy produkt. Zasady były proste. Do kapitału, który do banku przynosi klient, co 3 miesiące miały być dopisywane odsetki. Kobieta była przekonana, że podpisywana umowa dotyczy lokaty. Niestety tak nie było. Pani Anna podpisała umowę na jeden z najbardziej skomplikowanych produktów bankowych, czyli polisę na życie i dożycie. Zgłosiliśmy się do banku, do którego mieliśmy już zaufanie, ponieważ mieliśmy tam też wcześniej lokaty. I pani zaproponowała nam produkt teoretycznie długoterminowy z możliwością wypłaty całej wpłaconej kwoty po 2 latach. Pytaliśmy o to z mężem wielokrotnie, czy cała ta kwota jest pewna, czy nią nie jest objęta żadnym ryzykiem. Nie, po 2 latach możecie Państwo, wielokrotnie nam to powtórzyła, wypłacić całą kwotę. Tylko odsetki miały być ryzykowne, ale dopisywane co 3 miesiące. O tym, że produkt nie jest lokatą, pani Anna dowiedziała się później. Obiecanych odsetek nie doliczono do konta klientki. Za pierwsze 3 miesiące pani Anna dostała 37 zł. Później odsetek nie doliczano już wcale. Po 2 latach z kwoty 9 tysięcy zostało 5300 zł. Rozgoryczona klientka twierdzi, że w banku stała tabliczka informująca, że wpłacony kapitał jest objęty gwarancją. Teraz żąda zwrotu pieniędzy. Czekamy na rozpatrzenie reklamacji ze strony banku, ze wszystkich osób, z którymi do tej pory się kontaktowałam, którzy zostali również oszukani w tej sprawie. Z tego co wiem, nadzieje są raczej niewielkie na pozytywną odpowiedź ze strony banku. Na pewno podejmiemy wszelkie kroki, bo takie praktyki nie mogą być dalej kontynuowane. Banki wykorzystują niewiedzę klienta. Pani Anna przyznaje, że przed podpisaniem umowy nie czytała. Zaufała osobie siedzącej po drugiej stronie biurka. Poszliśmy do instytucji nie jakiejś przypadkowej, tylko poszliśmy do dużego banku, w którym wcześniej też mieliśmy produkty. Mieliśmy do tego banku przede wszystkim zaufanie, a okazuje się, że zostało ono nadszarpnięte i to znacznie. Problem w tym, że umowa, którą podpisała klientka, jest zgodna z prawem. Haczyk tkwi w jej konstrukcji. Język bankowy jest niezrozumiały dla klienta, który na co dzień nie zajmuje się inwestowaniem. Dlatego przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy warto skonsultować się z prawnikiem. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, z której wynika nawet odpowiedzialność karna sprzedawcy, a to też jest sprzedawca. On ma obowiązek o wszystkim poinformować, ale jak powie o wszystkim, to nie sprzeda. Wielokrotnie pytaliśmy, czy nasze pieniądze są w pełni bezpieczne. Cały czas otrzymywaliśmy informacje, że odsetki są ryzykowne, nie wiadomo na jakim poziomie dokładnie, chociaż pokazywano nam tabelę, że standardowo było to nawet 12%. A nasz zamrożony kapitał mieliśmy odzyskać bez żadnego uszczerbku po 2 latach. Udało nam się skontaktować z oddziałem Ostrowieckiego Banku, jednak jego pracownicy nie są upoważnieni do udzielania jakichkolwiek informacji, choć przyznają, że sprawa jest im znana.